Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Wyszedł dosłownie godzinkę temu, ja tutaj już przewinąłem na odpowiedni moment, nadal kuracja Phoenixa trwa, jest ciutkę lepiej niż było wczoraj, już na medykamentach, także lada tydzień, taki żart, lada dzień, dwa, będzie już normalnie, dobra. Najważniejsze, żeby do czwartku dojść, bo jest dużo tłumaczeń tak samo, a dzień dobry krypto, powinno wyjść. Tak jak dzisiaj, chwilę po północy. Także normalnie się przywitali jak zwykle, każdy się czuje świetnie i przechodzimy do krypto. Yeah, I mean, like, as you know, Bitcoin is like in a little bit of a downturn. We need... I wiadomo, że Bitcoin w tym momencie jest w takim trendzie spadkowym. This actually in the market because honestly, potrzebujemy tego na tym markecie, bo tak naprawdę Bitcoin has just gone a moonshot up. Bo Bitcoin wyskoczył parabolicznie do tego czasu, jeżeli chodzi o cenę. For quite some time. As you can see, od dłuższego czasu. See through this chart here that Bitcoin is rolling over. We've got like lower highs, right? A lot of lower highs here, right? Here, let me just draw this. I widzimy, że w tym momencie mamy coraz to niższe góry, czyli lower highs zaznaczone, czyli góra, niższa góra i jeszcze niższa góra. Here a lower high, and that's the price for the, here is meaning, sorry, I forgot, people hate that, is 13,882 is the first high, and the next lower high is 13,200. I pierwsze higher high, czyli to wyższa góra, czyli lokalny all time high, czyli najwyższa cena lokalna, to była 13,800, potem wyszliśmy w 13,100. Approximately. And then we've got another one, right, marking up here, which is at 11,000. I kolejnym jest około 11,000. $100. So, and Bitcoin's rolling over, and we have this trend, downward trend line, which we've been observing. We saw. I mamy tą linię trendu spadkową tutaj niebieską, którą pokazuje właśnie Da Vinci. That it broke above this. Did you guys remember this? Oh man, this trade was horrible. I pamiętacie to, pamiętacie tą świecę? To był nieciekawy czas, jeżeli chodzi o trade. This just went straight up, moonshot, went to the side, and I thought for sure we're going higher, but i wtedy myślałem, że była ta świeca wyższa. Poszliśmy torem bocznym, wydawało mi się, że pójdziemy jeszcze wyżej, ale Bitcoin zrobił swoje. We rolled over. And you see we're below the 13 EMA. That means that is definitely. Jesteśmy poniżej 13 EMA. A bad sign. To jest zły sygnał. But, you know what? I was up late last night trying to think of how that they can possibly bring this market down, because when you compare Bitcoin. Ostatnio się zastanawiałem, jak mogą znieść ten market jeszcze niżej, czyli zmanipulować go. To altcoins. Jeżeli porównamy sobie Bitcoina do altcoinów. Bitcoin, the moon boys are all over the place, especially you, Chris. Bitcoin moon boysi, czyli ci, którzy wierzą w kolejny all time high już za tydzień czy jutro, jest ich bardzo dużo, tak jak ty, Chris. I told Da Vinci stop the moon boy jokes previously to the episode, and he's still pushing them. But yeah, obviously, yeah, man, we are moon boys. Tak, tak, jesteśmy moon boyami. Why not? Dlaczego nie? So everybody wants to buy low and hodl for the big win. I każdy chce kupić nisko, hodlować, żeby wygrać. And yes, we're going to go there. We're definitely going to go there. There's no. Tak, dojdziemy do tego. No if, ands, or buts. Ale. However, the market tends to punish us people who want to get to the promised land. Market często też próbuje ukarać tych wszystkich, którzy podążają do tego, do tej ziemi obiecanej. It doesn't like bringing everybody there.
i nie chce przynieść każdego tam. It wants to get shake as many people as it possibly can off. Chce wykończyć najwięcej ludzi, ile tylko potrafi. This is why 90% of the time people lose money. Dlatego 90% czasu na tym markecie ludzie tracą pieniądze. In the markets because they get scared, they dlatego, że się straszą, panic and they sell. I sprzedają. Albo, jeszcze tutaj dodam, zaczyna się nuda na markecie i padają pytania typu niech się to lato w końcu skończy, bo się nic nie dzieje w kryptowalutach. I pokazywałem wam kiedyś taki Twitter jednego kolesia, że Bitcoin już od paru miesięcy jest po $10, mam dosyć, sprzedaję go, kupiłem za 14, nie bawię się już dzisiaj. No z dzisiejszej perspektywy można by powiedzieć, że troszeczkę stracił. This, you know, 40% dip, right? 30% dip is not enough because ten 40% albo ta 40% korekta nie była wystarczająca. Like we were saying, Chris, right? And beforehand, 30% Bitcoin can make it up in a week, right? Jeżeli chodzi o 40%, Bitcoin może to odrobić w przeciągu tygodnia. In a week maximum. I want to remind on the most important one of the most important things you have said before. The market is designed to take the most amount of people most of the time. The most amount of money from the most amount of people most of the time. I chcę tylko przypomnieć ludziom, że market jest tak stworzony, żeby wyciągnąć kasę od największej ilości inwestorów najczęściej i większości przypadków. And that is really in alignment what you say right now. With 30% we haven't taken the most amount of money from the most amount of people. Maybe we still need like a little push to the downside to shake out the last hands. Może dlatego potrzebujemy jeszcze te dodatkowe 10%, żeby wystraszyć kolejnych inwestorów, żeby to nie było 40%, ale na przykład 50% korekta. Get the last fear into the market. Yeah, but you know what? I from all the people that I've met, all the people I've talked to, all the YouTubers that I've seen. Okej, okay, ale z wszystkimi ludźmi, z którymi rozmawiam, czy oglądam, czy widzę. In the chat rooms, in the what's the comment sections? Na czacie, w komentarzach. It's really difficult to nie jest bardzo trudno see Bitcoin break below the 7200. Zobaczyć, żeby Bitcoin poszedł poniżej $7200. The only way I hypothesized everything that I could possibly come up with and nothing was really solid. So I really think that we should not expect the 7200, I mean the 7200 as a level that we're going to see, honestly. Nie wydaje mi się, że $7200 za Bitcoina to będzie poziom, który zobaczymy. All the moon boyish happiness out that's out there. Yeah, but I don't see the Federal Reserve or anybody trying to take this thing down to like really lows. Nie wydaje mi się, że teraz Federalna Rezerwa jest w stanie to ściągnąć niżej, czy jakaś instytucja do $4000. Thousand levels, they can do it. Mogą to zrobić. If they put their minds to it, there's nothing, because they make the rules. There's nothing that stops them, right? Oni tak naprawdę tworzą zasady. I nikt nie jest w stanie ich powstrzymać, jeżeli będzie taka decyzja. They can go up to the exchanges and go, hey, you're going to sell us the bitcoins, we're going to sell it out and we're going to give you cash to cover any losses that you have. My możemy iść do giełd, powiedzieć, że wy nam sprzedacie bitcoiny, my wam oczywiście pokryjemy to w dolarach. Każdy koszt, stratę, którą mieliście od nas. Right, against the bitcoins that you've sold off. In order to get the price down. Żeby tylko cena spadła. They could do that. There was something else I was also thinking about. I mean, you mentioned that 7200 is most probably not gonna be broken to the downside, but okay, czyli ty uważasz, że $7200 raczej nie spadniemy poniżej tej kwoty, tak? I mean, everyone is talking about 8500. Ale każdy rozmawia najpierw o $8500. Which is the 50% Fibonacci. Gdzie to jest 50% korekty, albo Fibonacci. A, i wtedy to jest 40% korekty od all-time high lokalnego. And I'm just wondering, when everyone is talking about that, and everyone thinks that this is a given, like,
we at least we have to give a small possibility to the fact that to the scenario that we are not going even down to 8500. Even though... Ale też jest taka sposobność albo scenariusz, który musimy wziąć pod uwagę, że nawet nie dojdziemy do 8500 dolarów. Okay, it's unlikely. But like if everyone is expecting that, I mean, maybe the market is just doing the opposite. I'm just putting it out there. That... Po prostu myślę, że jeżeli każdy myśli, że już dojdziemy do 8500 albo 7200, no to może market zrobi zupełnie inaczej i nie dojdziemy nawet do tych cen. There is a possibility. Yeah, exactly. So the one thing I don't know about is the mindset of the larger players in this space. The people... Jednego, czego nie wiem, to myśli albo założenia ludzi, którzy no, mają większe ilości, powiedzmy, bitcoinów, albo którzy dyrygują tym marketem. People who are accredited investors who come into this space with $2-3 million to invest. Z inwestorami, którzy wchodzą w to miejsce, na przykład, gdzie mają 2-3 miliony dolarów. Right, as pocket change. Jako kieszonkowe. Right. Yeah, that's like Bakkt might be a very good platform for those people. Może Bakkt będzie takim rozwiązaniem dla tych ludzi. Yeah, so those people are they're going to be the effect of this market. What they do is going to decide how this market reacts. Oni tak naprawdę zdecydują, jak ten market reaguje. And I think honestly that they are going to be buying, honestly. Oni właśnie będą kupować. Really do. I don't see any other option for these people because they're the ones who actually get screwed the most because they have the most money to get screwed over to take, right? So you might as well screw those people, not us, the little guys, because there's not enough of us here to screw over. So, and since, you know what, honestly, I honestly think that this flag is going to play out to that sunny degree. It has pointed out. And so that means we're going to see prices like maybe 8700. And then from there we're going to bounce. Możliwe, że jeżeli wszyscy ludzie w tym momencie czekają na 8500 albo mówią inni analitycy techniczni 8500, no to możliwe, że się odbijemy od 8700. So if you're interested in buying, I don't think you should wait for the 7500 or the 7200. Honestly. Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem Bitcoina, nie powinieneś czekać. I don't. So you, na 7200, 7300. So what you are, and that's, I think that's the most interesting takeaway from that video today. You are mostly targeting the 50% Fibonacci retracement level, which is somewhere in alignment to 8500, but you will be not waiting for 100% of your trade with 100% of your trading capital for that exact price level. You want to be nibbling in beforehand before we actually reach the 50% Fibonacci retracement level. Is that correct? Czyli twoim przekazem jest to, że nie będziesz czekał na 7500, 8500 powiedzmy, tylko będziesz już skupywał powoli od tej ceny, żeby nie czekać dokładnie na jakąkolwiek cenę, jeżeli chcemy wejść w ten market. I'm thinking maybe we should start buying bitcoins at 9000 and lower. Powinniśmy tak naprawdę uśredniać od 9000 niżej dolarów za bitcoina. I honestly get that feeling because everybody wants to be a buyer down here. Bo każdy chciałby być w tym momencie zakupocholikiem w tych cenach 7200, 6000. It seems natural that we come down to the 7200. I naturalnie widzimy, że możemy dojść do 7200 dolarów. Right, and correct, and then you know. I wtedy od tej momentu odbić się z ceną. That takes a while to happen over like maybe in the next month or two to roll down into the 7200 area, but it's just you guys are just pushing this market so harsh. I mean, this movement here, this FU movement only came from the Moon Boys. I'm telling you, right? I ten ruch, powiedzmy, który tutaj zarysowuje Da Vinci, był zainicjowany przez Moon Boysów, czyli te osoby, które wierzą w Bitcoina, że już się odbijamy znowu do 14-16 tysięcy. So, and nobody, you know, I looked everywhere to try to figure out, okay, who possibly could have done this? And there was no evidence. I zawsze mnie to zastanawia, kto by mógł kupować w tym momencie. Evidence. And it's just so, I have to say, it was you, Chris.
To był prawdopodobnie ty, gdzie w tym czasie kupowałeś Bitcoina. Dokładnie. Tak naprawdę, w normalnym świecie Bitcoin od tego momentu, tutaj gdzie on pokazuje, powinien zejść jeszcze niżej. Ale po prostu Bitcoin robi swoje. And so I think there's a lot of people down here that are saying, you know what, I'm going to hit the bid, I don't really care. If it goes lower than 9,000, I'm buying it anyways. I bardzo dużo w tym momencie uważa, że jeżeli zejdzie poniżej 9,000, ja w razie czego już kupuję od tego momentu, bo chcę mieć swoją pozycję. Okay, so that's your exact game plan. Also for everyone wondering, we will share that exact trading setup also in our Telegram group, which you as always will find in the description and in the pinned comment down below. Okay, też możecie wejść na Telegram u nich, oni też pokazują te wykresy, ja zobaczę, czy coś jeszcze jest ważnego. I czy możesz coś jeszcze dopowiedzieć dla tych ludzi, którzy zostali do końca wideo? O, widzę, że mają technologię techniczną Feniksa, gdzie czasami perełki wrzuca na koniec, więc dlatego warto słuchać każdej audycji do końca. Yeah, we have to wait and see when the price comes back down to. Musimy zobaczyć, kiedy cena zejdzie jeszcze niżej. Like this 8700 do 8700 dolarów. And we can have another video to. I wtedy wyjdziemy z jeszcze jednym wideo czy audycją. Figure out whether or not we're going to break through, because we will have signs for that. Bo wtedy będziemy mieć oznaki tego. Czy spadniemy jeszcze niżej, czy będzie już korekta? Korekta, czyli odbicie. We have to wait and check that out. So yeah, definitely look for more videos on where we're gonna go when we get down to the 8700 level. Także dopiero kiedy dojdziemy do 8700, 8600, będziemy wydawać kolejne wideo i wtedy będziemy widzieć, czy spadniemy jeszcze niżej, czy nie. Okej, ja mam pytanie do was. Co wy myślicie? Czy idziemy jeszcze niżej? Czy zostajemy na tym poziomie, czy idziemy to the moon, jak właśnie Krzysiu, Chris, z oczywiście MM Crypto. Dajcie znać, życzę wam wspaniałego dnia, widzimy się po północy w Dzień Dobry Krypto. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.